wpuszczamy w Polsce faktycznie zupełnie nową technologię, wchodzimy na wyższy poziom biometrii. Biometria to jest coś, czego używamy już na co dzień, podblokowujemy telefon palcem, tudzież używamy skanu twarzy. Natomiast teraz będziemy płacili absolutnie bez żadnych urządzeń, bez karty, bez telefonu i to jest faktycznie ogromny ruch. Dla nas jako dla Mastercard to jest naturalne, dlatego że my innowacje i bezpieczeństwo mamy w swoim DNA. Bezpieczeństwo zwłaszcza, ale innowacje dla nas to jest i edukacja na temat tych innowacji jest dla nas absolutnie kluczowa. Polska stoi innowacją. My w 2007 roku wprowadzaliśmy jako pierwsi na świecie praktycznie, jako jeden z pierwszych krajów, płatności bezstykowe. Dzisiaj jest ich 100%. To jest ewenement na skalę świata. Nam, Polakom, może się wydawać, że to jest normalne, natomiast to nie jest tak, że w innych krajach widzimy 100% płatności bezstykowych. Tam jeszcze ten poziom uczenia i edukacji trwa dłużej. Dlatego Polska została wybrana jako pionier innowacji. Jeżeli porównamy sobie ilość czynności, które musimy wykonać, żeby na przykład zapłacić w sklepie, gdzie podczas kończenia pakowania zakupów musimy zastanowić się, dobra, to gdzie teraz mamy nasz telefon lub naszą kartę? A, karta jest w portfelu, dobra, portfel jest w torebce. Szukamy portfela, szukamy karty, przykładamy do terminala, zobaczmy ile tracimy czasu, 10, 15, 20 sekund, a konkurujemy z jednym spojrzeniem, które nie dosyć, że jest wygodniejsze, to jeszcze jest dużo bardziej bezpieczne, bo tego spojrzenia nikt nam nie jest w stanie przejąć, ukraść bądź podrobić. Dlatego to nie jest pytanie, czy płatności biometryczne będą przyszłością płatności na świecie, tylko pytanie, jak szybko staną się tak popularne jak płatności NFC. Dlaczego w ogóle oko i twarz? Filarem oraz podstawą naszej technologii jest oko, ponieważ nawet nasza prawa tęczówka różni się od lewej. Oko przez całe życie również jest takie samo, nie zmienia się, w przeciwieństwie na przykład do twarzy. Dlatego to jest najlepszy filar, jeżeli mówimy o rozwiązaniu, które ma być rozwiązaniem globalnym. Dodatkowo połączenie oka i twarzy daje świetny user experience, ponieważ użytkownik nie musi wiedzieć, że podczas tego jednego spojrzenia my weryfikujemy bardzo wiele różnych unikatowych cech w naszych oczach i w naszej twarzy. Dostarczamy przede wszystkim bezpieczną identyfikację dla instytucji finansowych, które nas od dzisiaj oficjalnie zaczynają wspierać. Dlatego tylko fuzja biometrii jest technologią, która może być stosowana i rozwijana na całym świecie, jeżeli mówimy o globalnym zasięgu, a nie o jakimś małym pilotażu na kilkuset lub na nawet kilku tysiącach osób. Program płatności okiem uważam, że jest fenomenalną usługą, która będzie dosyć powszechna za kilka lat, jak inne formy też płatności biometrycznej. Z Mastercardem pracujemy od wielu lat, to jest strategiczne partnerstwo w zakresie zarówno rozwoju technologii, w szczególności płatności, jak również taka współpraca marketingowa. Empik ma innowacje w swoim DNA. Bardzo lubimy nowe rozwiązania. Jak sobie popatrzymy na ostatnią dekadę w zakresie płatności, wprowadzaliśmy rzeczywiście bardzo dużo rozwiązań, zarówno płatności self-checkoutowe, jak i płatności mobilne przy użyciu telefonu. Więc to jest dla nas naturalny krok, żeby rzeczywiście pójść jeszcze dalej i zaoferować coś bardzo innowacyjnego jako jedyny gracz w Europie, a jednocześnie wierząc, że będzie to standard za kilka lat. Pilotaż tej innowacyjnej usługi odbędzie się w 5 naszych lokalizacjach. Będzie to w Warszawie w Galerii Mokotów, we Wrocławiu w naszej lokalizacji na Bielanach, w Poznaniu w Galerii Kazimierz w Krakowie oraz w Czeladzi w Galerii M1. Będzie trwał 3 miesiące z możliwością przedłużenia i ja liczę bardzo, że będziemy kontynuować ten pilotaż po tych 3 miesiącach.